Na wschodzie Słowacji w miniony weekend panowała piękna pogoda. Taka aura sprzyja wycieczkom, ale nie tej jesieni. Oprócz kolorów złotego, bordowego i czerwonego, w kilku powiatach graniczących z Polską króluje czarny. Jak na przykład w powiecie Stara Lubownia, który znalazł się w czarnej strefie. Słowacy przeżywają powtórkę z zeszłorocznego lockdownu. Nie możemy iść do restauracji ani na jakieś imprezy kulturalne. Akurat mnie tego właśnie najbardziej brakuje. Już od 2 lat nigdzie nie chodzimy. To jest smutne. Cierpi na tym również ekonomia. Wiele firm w Starej Lubowni zbankrutowało, po prostu zostały zamknięte. W ramach Starej Lubowni wiele firm skrachowało, po prostu pozatwarali. Dlaczego tak mało osób się szczepi? Ja myślę, że wiele osób się boi, dlatego że pojawiają się różne nieprawdziwe informacje. Opowiem o własnych doświadczeniach. Ja na przykład byłam najpierw przeciwniczką szczepień. Nie chciałam się szczepić, ale mam w domu 4-miesięczne niemowlę. Mamy też rodziców i chcielibyśmy ich odwiedzać. Dlatego jednak zdecydowałam się na szczepienie. Chcemy, abyśmy mogli k nim zajść, abyśmy byli w porządku, także kvôli tomu som sa rozhodla. W powiecie zaszczepionych jest 34% mieszkańców. Oddział covidowy w tutejszym szpitalu działa pełną parą. Na oddziale covidowym, gdzie pacjenci przebywają pod tlenem, mamy 24 pacjentów. Pod respiratorami jest 3. W tej trzeciej fali umarło już 19 osób. Wczoraj mieliśmy 2 zgony. Czy w przypadku tej trzeciej fali COVID-u jest większa umieralność? Macie więcej zakaźników. To jest bardzo nierównomierne. W niektórych miesiącach jest niska umieralność, a potem nagle ta umieralność raptownie wzrasta. Jak właśnie w tym miesiącu. Czy mogę panu zadać osobiste pytanie? Czy jest pan zaszczepiony? Jeszcze nie. Nie? Dlaczego nie? Boi się pan? Nawet myślałem o tym, żeby się zaszczepić, ale nie podoba mi się cały ten cyrk wokół szczepień. Loteria, nagrody, żeby naganiać ludzi, w ogóle mi się to nie podoba i już nie wiem, czy iść, czy nie iść. Dlaczego postanowiła się pani zaszczepić dopiero teraz? Do tej pory baliśmy się. Wszyscy mówią, że przez to szczepienie może się nam coś stać. Może być tak, że zaszczepisz się, pójdziesz do domu i umrzesz. Tak to jest. Ale może gdybyście się zaszczepili wcześniej, nie byłoby tej czarnej strefy. Tej czarnej farby. Tak. Nie wiem. Niewielu z nas jest zaszczepionych. Ludzie są skłonni wierzyć fałszywym informacjom i trudno ich przekonać. To jest problem. Pani koleżanka idzie się szczepić dopiero teraz? Dlaczego tak późno? Bo się bała, ale nareszcie udało mi się ją przekonać. Te czarne powiaty są praktycznie w lockdownie. No, taka jest rzeczywistość. Aktualnie jest w lockdownie Stara Lubownia i kolejne tam powiaty przy granicy z Polską. Czy cały kraj pojadę do lockdownu? No, ja to w tej chwili nie sądzę, żeby doszło do takiego krajowego lockdownu, jak to było w zeszłych miesiącach. Co dotyczy Świąt Bożego Narodzenia, no oczywiście to są jeszcze 2 miesiące przed nami. Ale według tych informacji, które mamy w tej chwili i które mi posiadamy, ten COVID-automat by nie miał zamykać stoki narciarskie, co oznacza, że po prostu na stokach byłoby możliwe jeździć. Oczywiście w ciągu tych 2 miesięcy może się sytuacja zupełnie zmienić, no ale w tej chwili są te zasady dane tak, że nawet jeżeli by byl powiat popracki, kieszmarski, to są te główne stacje narciarskie na Słowacji w strefie czarnej, to na nartach byłoby możliwe jeździć. Oczywiście byłoby to w takim reżimie sanitarnym jak w zeszłym roku, żeby nie było możliwe zamieszkać w hotelu lub w pensjonacie. Po prostu byłyby to jednodniowe wycieczki.